serię spotkań zakończył się wynikiem 3-1. Państwo macie przed właśnie tę drużynę. Lechia Zielona Góra w następującym zestawieniu w bramce wcześniej z numerem remis 1-1. Tam sporo się działo, ale może o tym za moment, bo tymczasem Zielonogórzanie, pierwsza akcja w tym spotkaniu. Maciej Maćkowiak, potężne uderzenie. No i Górskiego. Pozdrawiamy serdecznie Kraków. Rzut wolny dla Gwarka, dośrodkowanie w pole karne. Ale nikt tutaj z drużyny miedziowym. Zobaczymy, jak będzie sobie radził dzisiaj Gwarek. Jakub Babi, dośrodkowanie w pole karne. Rafał Ostrowski, zamieszanie. Jeszcze Małecki, Małecki, lewa noga strzela. Martins poprawia, 1-0, gol! 12 minuta spotkania. Lechia obejmuje prowadzenie. Budzińskiego, Budziński znalazł Małeckiego. Aron Attenstadt, Attenstadt strzela. Piłka w rękach Michała Budyska. Jakub Babi, dośrodkowanie z rzutu rożnego w pole karne, jest strzał Przemysława Mycana, tam też nabiegał na piłkę Martin Sekwemy, ale on akurat znowu Mykieta Loboda, no na razie chyba zdecydowanie najaktywniejszy w tym spotkaniu, prostopadłe zagranie do Mycana, Mycan już w polu karnym, Mycan uderzenie i Michał Bodys na raty. Ośrodka do Jaszczaka, Jaszczak mija tutaj łatwo prostym zwodem Lobodę, już są goście przed polem karnym, uderza Marcin Pisar. To myślę, że taką transmisję będziemy mogli przeprowadzić. Goście, oni aktywniejsi na początku tej drugiej części spotkania i proszę bardzo, uderzenie groźne. Robiliśmy wygrana w Żmigrodzie, remis w Bielsku. Przemysław Mycan teraz świetnie przedarł się lewą stroną. Mycan przełożył na prawą nogę, dośrodkowanie płaskie, jest Kaczmarczyk, strzela i piłka w rękach. Powtórek tej sytuacji, może o tym jeszcze za moment z Mariuszem Kaczmarczykiem, tymczasem goście, znowu Norbert Jaszczak, Jaszczak strzela, kolejna próbują drugim skrzydłem goście, Bąk na jeden kontakt, dośrodkowanie w pole karne, Kaczmarczyk za siebie, nie najlepsza ta interwencja, jeszcze zbiera piłkę Borycka, zamieszanie w polu karnym, jest strzał lewą nogą obok bramki. Być może ktoś z dwójki, Loboda, Mycan, właśnie Mycan do Lobody, prostopadłe zagranie, Loboda na lewą nogę, Loboda strzela i broni świetnie w tej sytuacji, ale ten piłkę stracił, Małecki, niepotrzebna chyba ta zabawa, strata Małeckiego w środku, Barbus w polu karnym, Barbus mija Fabisiaka i gol, 1-1, 74 minuta spotkania, Gwarek doprowadza do remisu, Daniel Barbus. Rusza Przemysław Mycan, od razu zerwał się do przodu też Mateusz Surożyński, ale znowu brakuje wsparcia, teraz Mykieta Loboda, obiega go Maćkowiak, nie, Mykieta Loboda do końca, sam strzela i broni Michał do Barbusa. Daniel Barbus wjeżdża w pole karne, Jaszczak, Norbert Jaszczak, Jaszczak wykłada piłkę, ależ minął się z nią Borycka, świetna okazja.